Cześć, ja nazywam się Paulina Maciboch i witam Cię w moim podcaście. Poruszam w nim tematy, które są mi bliskie w życiu zawodowym i prywatnym. Usłyszycie z jednej strony o biznesie i sprzedaży, a z drugiej strony o rozwoju osobistym, zdrowym i zrównoważonym stylu życia i sporcie. Jeśli lubisz się inspirować i wdrażać w życie zmiany, żeby stawać się lepszą wersją siebie w różnych aspektach, ten podcast jest dla Ciebie. Witajcie w 13 odcinku podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie dość krótki. Mam nadzieję, że treściwy i energetyczny. Wiesz, tym energetycznym może być ciężko, ale krótki. Pewnie część z Was wie, część pewnie nie. To jest na takiej rekonwalescencji, można powiedzieć. No i tak naprawdę w tym momencie mówienie przez długi okres czasu. Dobra, okres czasu to jest masło maślane, więc powiem mówienie przez długi czas. No sprawia mi jakiś tam delikatny problem, więc po prostu będę się streszczać i będę też robić długie wdechy i pauzy. Więc generalnie w życiu spotykają nas bardzo różne rzeczy i mamy kontakt z wieloma ludźmi. Okej, to jest oczywistość, nie ma co tego jakoś wybitnie podkreślać, bo chyba każdy się zgodzi. I te okoliczności i ci ludzie różnie nas kształtują i różnie też na nas wpływają. I ten odcinek w sumie powstał po to i w takim w sumie dobrym momencie, bo jestem teraz w takim momencie, kiedy po operacji okazuje się, że no nie mogę robić wielu rzeczy, nie mogę uprawiać sportu przez dłuższy czas, a jak wiecie, sport jest jakby centralną częścią mojego życia. Dlatego pewnie jeszcze parę lat, paręnaście miesięcy temu bardzo bym się tym przejęła, rozpaczała, negocjowała, miała żałobę, biorąc pod uwagę moje sportowe cele. Natomiast w tym momencie tak naprawdę doszłam do takiego poziomu chyba, a raczej wypracowałam sobie taki poziom akceptacji różnych rzeczy, że jestem w stanie powiedzieć, że okej, akceptuję to, daję sobie z tego sprawę, nie mam na to wpływu i zrobię co w mojej mocy, żeby działać, żeby mieć jakieś poczucie sprawczości, ale nad tymi rzeczami, nad którymi faktycznie mogę to poczucie sprawczości mieć. I wydaje mi się, że kolosalną rzeczą w życiu jest to, żeby nie przejmować się tym, no to nie mamy wpływu, bo tych rzeczy jest naprawdę sporo, poczynając od chorób, od pandemii, od wszelkich wypadków losowych, poczynając od tego, kto na nas krzywo spojrzy, kto nas obgada za plecami, a kończąc na takiej szerokiej kategorii jak głupota ludzi, albo po prostu ludzie. Nie mamy wpływu na to, co się dzieje wokół nas, na wiele rzeczy, a dlatego, że ludzie lubią mieć poczucie sprawczości i poczucie wpływu na różne obszary, no to bardzo, bardzo przejmują się tymi, na które tego wpływu i sprawczości nie mają. To jest o tyle bezcelowe, że sami siebie karamy za to, co się dzieje na zewnątrz nas, albo za to, co mówi lub robi ktoś inny. I życie mamy jedno, zdrowie mamy jedno i przede wszystkim też jakby głowę mamy jedną, która musi mieścić wiele rzeczy i musi zajmować się wieloma tematami. I naprawdę szkoda życia, szkoda nerwów, szkoda zdrowia i szkoda w ogóle Twojego czasu, szkoda Twojej każdej sekundy na to, żeby przejmować się tym, na co nie masz zupełnego wpływu. Bo jeśli nie masz na coś zupełnego wpływu, to nie zmienisz tego, choćby bardzo, bardzo chciał. To się może zmienić, ale to jest zupełnie poza Twoją strefą kontroli. Więc dlaczego by nie, to jest szalona myśl, olać totalnie to, na co nie mamy wpływu, przyjmować to jako fakt, akceptować to, że to się dzieje i szukać możliwości w Twoim okręgu wpływu. To znaczy, załóżmy, jeśli ja teraz na, nie wiem, 2 miesiące jestem wyłączona do jakiegokolwiek sportu, w takim razie, co ja mogę zrobić, żeby jak najbardziej zastąpić sobie tą rzecz? Bo no, nie zmienię tego, jakby nie ma wpływu na to, że nie mogę trenować, no bo nie mogę, jestem w operacji, są pewne zalecenia lekarskie, nie mogę po prostu. Więc nie cofnę czasu, nie przyspieszę czasu, nie wezmę tabletki, która mnie zregeneruje w 2 tygodnie. Co mogę zrobić? Na przykład mogę spacerować codziennie po 2 godziny, brać sobie na uszy fajną muzykę, albo książkę, albo podcasty i spędzać dobrze czas przy okazji, mając trochę aktywności fizycznej. Inna sytuacja. Masz znajomych, którzy obgadają ci za plecami i dobrze o tym wiesz. No i oczywiście wkurza cię to na maksa, denerwujesz się tym, przejmujesz się tym. Co możesz zrobić? Na pewno nie możesz zamknąć buzi tym ludziom. Nie masz wpływu na to, czy oni będą mówić, czy nie będą mówić, co oni będą mówić. To co możesz zrobić? To jest to, jak na to zareagujesz. Czyli, czy urwiesz z tymi ludźmi kontakt, czy zupełnie odłączysz się od nich, żeby nawet nie mieć kontaktu z tym, z kim oni rozmawiają, o czym mówią. I samo jest jakby w każdej sytuacji, w której nie mamy na coś wpływu. Trzeba po prostu zaakceptować, że nie mamy tego wpływu. Jeśli ktoś jest osobą, która po prostu wariuje na punkcie poczucia sprawczości i kontroli, no to może być to ciężkie, ale to jest też praca, którą po prostu trzeba wykonać. Ale trzeba zaakceptować to, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu i nie będziemy go mieć. I nie ma co walczyć w ogóle z wiatrakami i biczować się,
bo to jest droga totalnie donikąd, do przygnębienia, do jakichś ciężkich stanów. Natomiast to, co można zrobić w takiej sytuacji, bo oczywiście zawsze można coś zrobić, to dostrzec pozytywne strony. Wiem, że to brzmi bardzo coachowo, ale ja tak zawsze robiłam. Zawsze starałam się dostrzegać pozytywne strony sytuacji, nawet jeśli one były absurdalne, to wtedy mogłam się przynajmniej pośmiać. Ale zawsze warto dostrzec po pierwsze pozytywne strony sytuacji, a po drugie pomyśleć, co takiego w tym obszarze, w podobnym obszarze mogę zrobić, na co faktycznie mam wpływ, co nie będzie może dawało tak drastycznej zmiany i nie obróci tej sytuacji jakby na 100% na moją korzyść, tak jak ja tego chcę, ale co mogę zrobić, żeby przynajmniej zrobić taki mały krok w stronę tego, żeby poczuć ten wpływ i to poczucie sprawczości. I tu obszarów może być milion, naprawdę, to może być związane z pracą, to może być co związane z twoim zdrowiem. Jeśli twoje zdrowie nie domaga, no to w takim razie co możesz zrobić w obszarze swojego zdrowia, żeby twoje zdrowie w przyszłości, obecnie, może w innym aspekcie jak najlepiej się rozwijało. To samo właśnie z tym sportem wspomnianym. Więc warto sobie zadać właśnie te dwa pytania. Po pierwsze, jaka jest pozytywna strona tego scenariusza, który się dzieje, na który nie mam wpływu? I tutaj można polecieć szeroko, bardzo absurdalnie. A z drugiej strony, jaki jest obszar, który znajduje się w okręgu mojego wpływu? Czyli co mogę zrobić, żeby sytuację zmienić, polepszyć, czy po prostu, żeby coś dobrego się zadziało, niekoniecznie w tym obszarze, który tak mnie trapi. Więc kończę już ten podcast, bo się zmachałam. Wiem, że jest o mało inspirujący, ale ja też nie mam teraz takiego bardzo potężnego głosu, bo wiecie, ktoś mnie tam blokuje. Nawet się nie mogę śmiać, to straszne. Jezu, wyobrażacie sobie mnie, kiedy się nie mogę śmiać i jak moja rodzina opowiada jakiś żart, na przykład wczoraj, ja po prostu muszę tak kurczowo trzymać się za brzuch, zginać się w pół, łzy mi lecą po twarzy, nie mogę się głośno śmiać, więc po prostu mój śmiech wpłynie taki, wiecie, ściszony chichot. Ale przy okazji bardzo boli mnie ten brzuch, bo i tak jakby całe ciało się trzęsie od śmiechu, więc jakby to jest to taka trauma, straszna rzecz, jak ja to przeżyję. Dobrze, przeżyję, nie będę się śmiać. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jest on taki trochę nietypowy, fragmentaryczny, urywany, chaotyczny, ale musicie mi wybaczyć. Obiecuję, że za tydzień będzie porządny kawał mięsa. Mam nadzieję, że ten króciutki pokaz Was troszeczkę zainspiruje i da Wam trochę do pomyślenia, bo mi takie kryzysy, małe kryzysy życiowe zawsze dają trochę do refleksji. I tyle. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień.